kontynuujemy grę Quake 4, etap 31, ostatni, ogniwo. Ostateczna walka z Macronem. Będzie się składała z dwóch faz. W drugiej on się właśnie rozdzieli na dwie części prawdopodobnie. Później będziemy musieli rozwalić mózg. A jeszcze ci przyszli. Zwykli strobowie. Rozdzielił się, tak jak macie mówiłem. Teraz są czymś latającym. Musimy rozwalić. Na tych półkach będzie coś. Tym się wcale gówniarzem nie przejmuje. Co dodaje energii, skurczy syn. Załatwił mnie. Jeszcze raz. Chciałby od razu quick save'a zrobić po pierwszej fazie. Chowając się za kolumnami. Już mnie zajebał. Kurde, jak on wali, ja pierdolę. Patrz, już mam... Już prawie jestem na wykończeniu. Próbuję przetrwać. Nie mogę nic mi zrobić podczas regeneracji. Oj, będzie ciężka. Regeneruje chyba skurczysyn. Też z tego korzystam, tego samego co ja. Słaby chyba będzie. Zginiesz, skurwielu. Kurwa.
O, ale ten mnie walnął, co na górze stał. Już chciałem się cieszyć. Kurwa. Chować się za kolumną po prostu. Giniesz, skurwielu. Pierdolony, kurwa, Macronie jebany. Teraz się trzeba przenosić tymi teleporterami i mózg rozwalić. Najpierw osłonę. Muszę sobie apteczkę wziąć. Uważając na przeciwników. W te górne trzeba trafiać, w ten cewkę. Cokolwiek możemy temu zrobić. O kurwa. Tak, zabiłem na razie Macrona. Zawył aż. Apteczkę wziąć. Ale się walnąłem. Ej, nie tak. Ale ja to wygram, kurwa. Zanim się energia mózgu pojawi, to ja się podłożę. O. Teraz można ładować. Aż zawył. Stąd nie dostaniemy tego rdzenia. Musimy wejść na półki. Musimy iść po apteczkę szybciutko. Nie mamy cholera. Ale tamta jest druga po drugiej stronie. Kutasami się po prostu nie należy przejmować. Będą przeszkadzać. Patrz, ile energii mi ściąłem. Już puszczam. Już niedługo. Koniec. Jeszcze tylko dwie chyba fazy. Dwa podejścia. Teraz i potem jeszcze jedno. Prawie przeciwników nie mam. Poprawiłem jeszcze lightning gun. Koniec. To już jest koniec gry, proszę państwa. Rozjebałem mózg w pizdu. To już jest koniec gry. Zobaczymy sobie końcowe intro. Nasi kumple zaraz przyjdą. Good job.
A to się okazuje, nie jest ostateczny koniec ze strogami. Nigdzie nie widać dodatku. Do Quake'a 4 mogliby zrobić. Nie ma nawet słychu ni widu o kolejnej części. Nie wiem dlaczego. Co się stało, że to nie jest koniec ze strogami. Ale cóż, czas pokaże. Przecięliśmy na nasz główny okręt do hangaru. Wszyscy biją mi brawo. Czyli ten mózg był Nexusem. Tym całym ogniwem. Humble to the end, Strauss. Kane's actions have sent the Stroke forces into disarray. Lieutenant Voss would have been proud of you, buddy. You survived the impossible. And speaking of that, there is the small matter of the wager I have won. Yes? Yes, sir. What is it? But sir, Kane just got back. What do you say we go for? Yes, sir. I'll see to it. Kane, you have new orders. Jakie oczy zrobił. No i to już jest koniec Quake'a 4. Co można powiedzieć o tej grze? Plusy. To, że to jest ten sam silnik, co Duma 3, troszeczkę podrasowany. Grafika jest taka sama praktycznie. Muzyka jest świetna w menu gry, jak i podczas gry. Tutaj na zakończeniu credits też jest świetna. W ogóle to jest taka sama jak w menu gry, jak zaczynamy grę. Przeciwnicy są nieźle zrobieni niż w Quake'u 2, lepiej niż porównując z Doom'em 3 i Doom'em 2. Bronie też są bardzo, bardzo fajne. Gra jest dosyć krótka, jak ponad 8 godzin zajmuje przejście. Jest więcej poziomów niż Doom 3, więcej zajmuje i jest trochę dłuższa. No cóż, zapraszam Was na moje trzecie specjalne Zagrajmy, a będzie to w Severance Blade of Darkness, jeden z moich najlepszych slasherów TPP. No to na razie, cześć.